Halo. Ej, ludzie, my z tej strony, jest ze mną Repus. A ty wiesz, że to nie trwa 10 sekund ten początek OBS-a? Nie, ja zawsze czekam, aż się pojawi na OBS-ie tego podgląd. To wtedy To ile wiem ci na to pewno, trwa? że no koło 5-6 sekund. Co ty masz za OBS-a? Boże, chyba mamy innego OBS-a. Nie wiem, ja tego OBS-a nigdy nie update'owałem, odkąd go pobrałem, także pewnie ze 3 albo 4 różne wersje już tego OBS-a są nowsze. Czekaj, co to jest? Co to jest za oferta? Burgundia mi coś wysłała? Oferuje. Czekaj, bo mapa dla mnie dziwnie wygląda, muszę się przyzwyczaić, co się dzieje. Burgundia oferuje mi condottieri za darmo. Ha, Burgundia, tak? Tak, Burgundia. No bo ty jesteś w trakcie wojny z Francją, nie? Wziąłem, niech bije. You can make a state. Ciekawe info. Ha, Mamy mieć 35 state'ów. Austria ma espionaż, idea? Nie, to jakim cudem Austria zrobiła mi tego? So discontent. Nieważne, ważne, że Francja upada. Czekam, aż zniszczą do końca Milan. Czy Milan już chyba jest zniszczony do końca. Chorwacja. Czekaj, sprawdzę coś. Sztokholm mogę nawrócić, jeśli mi to zajmie? Ty! Król mi umarł. Widziałem. Teraz, żeby tego. Nie musisz w ogóle brać espionaż, żeby używać tych. Możesz to robić tak długo, jak zrobisz sobie siatkę szpiegowską i masz odpowiedni poziom technologiczny. Co? No. Czekaj, no muszę zobaczyć to espionaż. A espionaż teraz po prostu daje bonusy. No właśnie muszę Daje zobaczyć. spy network construction, Advisor cost, dyplomatę, dyplomatę. provincial trade power. Ej, to jest useless. Liberty desire in subjects minus 10. Cost to fabricate claim minus 25, czyli mniej siatki szpiegowskiej musisz budować. Efektywność embargo i efektywność tych piratów. Korupcja I i rebel korupcja ci support. zmniejsza. No co jest taki teraz, kurwa. Takie mech. Takie niepotrzebne aż. Da się bez tego przeżyć, to dobrze. Taki smutek. Wow, 20 legitymacji. A, bo mam Hohenzollerna na tronie. Fajnie, mam twoją dynastię. Zmieniłem Aha. z Habsburga. No to świetnie, mi się tam podoba. Nie wiem, na co ty marudzisz. Tylko szkoda, że ma 20 legitymacji. A tam poprawi się. Ale teraz to ładnie wygląda. Habsburgowie byli tacy duzi. No teraz pocinę. Mogę 6 lat wcześniej wziąć technologię militarną, jakbym A w chciał. ogóle Węgrowie mają szepesy. Jako dynastię. O, teraz pokazuję jakiego tego. Jakiej płci jest no. twój król albo następca. To jest Uźwa. magia. W końcu. Czekaj, bo Paradoks mogę. paradoks słucha. Mogę Chorwację wyjaśnić. High favor, trade, poproszę. I mam 780 punktów militarnych. Gdzie ja miałem jakieś prowincje? A, wszędzie. Bym mógł poulepszać. Teraz Milan wyjaśnię porządnie. Patrz na to, jak Milan zaraz wyparuje. Już. Czekaj, bo ja muszę sobie w to zrobić. Ustawić wszystko. Mogę brać ich prowincje. O Boże, ale to byłoby złe dla nich. Możesz brać ich prowincje? Jakim No. cudem je okorujesz? Kurwa, jestem Prusami, jestem cesarzem. To mi zabroni. No, tak, ale... Zastanawiam, bo nie możesz wziąć prowincji, której nie możesz zrobić w kora. Więc No jakim ta. cudem ty będziesz mógł je skorować, skoro nie dotykają twojej ziemi? Nie muszą, Mejos, ty tak mało wiesz o życiu w ogóle. Uwolniłeś Savoy? A czemu nie? To było największe państwo, które mogę mu uwolnić. No i trochę przycina ten Milan. No, trochę, jedną prowincję im odciąć. Dobra, muszę zatrzymać, bo zaraz Burgundia i Kastylia pomogą Francji odbić Paryż. W sumie ja chciałem Paryż. Dobra, odbijajcie. Ale mnie tu będzie boleć teraz overexcencja, Boże. Czekaj, brać Paryż w tej wojnie? Nie, nie biorę Paryża. Bo wezmę.
Czekaj, co jeszcze mogę? To mi daje 56. Humilizacja, o. Ciekawe, jaką tą, jaką koalicję będziesz mieć po tej wojnie. Skupia, mam takich sojuszników, że wszyscy się boją o koalicję ze mną. Ale przemarz zniszczył ten bunt tutaj w Paryżu. Kim ja mam sojusze, bo już pozapominałem. Ja mam z każdym. Otomani, Wielka Brytania, Jezus Maria. Szwajcaria i mam minus 63 diplomatic power, a dostaję jeden miesięcznie. Ja musiał na przykład mains wchłonąć, to jest pewne, niedługo. O, królewski major z Kastylią wygasł. No tak, bo mi się zmieniła dynastia. Szwajcaria mam, z otomanami nie mogę. I kto tam jeszcze był? Majos. Majos. Słucham. Nie mów, słucham, bo cię wyrucham. 50-60 agresywny ekspansji. 96 overexcencji. Wow. Cała Europa jest na czerwono. Dla ciebie. A wiesz co mi zrobią? Nico. No. To jest kuźwa najlepsze. Ryzyko buntu. Heidelberg. I we wszystkich prowincjach z jakiegoś powodu. Dlaczego? A, przez so discontent. No tak. A, w sumie ja też mogę ci coś podesłać zaraz. A, Heidenberg się kończy korować. Dobrze. Czy to jest w ogóle? Jakbym jeszcze pamiętał. Lerdzi chcą prowincji, no to dostaniecie Trier na przykład. O, jak umrę teraz, to będzie między tobą i Kastylią wojna o mój tron. Nie umieraj, nie chcę takiej wojny, nie teraz. Mam minus 290 punktów dyplomatycznych, tak. Statesman mi umarł. Okay. Tego zawsze w życiu chciałem. Grand Export Licensing. Tak, zmniejszyć mi legitymację albo zwiększyć legitymację. O, Francja ma English Separatist, jak pięknie. Francja ma English Separatist. Aha. Wiesz co ja postanowiłem? Nie wiem, a co postanowiłeś? Że to jest taki podział, jakby widzisz, jakbym odciął tą północ, te Niderlandy i tak dalej, widzisz? Ten Prussian France i Prusja. A wyobraź sobie taką linię pomiędzy nimi. Wyobraziłeś? Pomiędzy nimi, ale czekaj. Pomiędzy Prusami a Prussian France. Ale linię poziomie, w pionie? Znaczy pomiędzy, najkrótszą drogą, od Nassau do Baro. Od Nassau do Baro. Czyli te trzy prowincje, no? Tak, widzisz? Wyobraziłeś sobie? No. A wyobraź sobie, że to wszystko na północ od tej linii będzie należeć do mnie. No problemo. No właśnie. A wyobraź sobie, że wszystko na południe od tej linii też będzie należeć do mnie. O, Heidenberg się skończył korować. O, dodali tego. Adnotację, że mogę stworzyć tego. State'a. Czemu nie? No właśnie, miałem coś zobaczyć teraz. Bo na Extended Timeline to było trochę inaczej. Ja bym miał zrobić claima. Tak, podrożały claimy i to w cholerę. Idę w Religious Ideas z jakiegoś powodu. Teraz claim nie kosztuje na dzień dobry 10, tylko 15. Chyba tak? 15? A 15 na dzień dobry kosztuje. Jest! Serio? Ty co, koniec serii? Wygrałem grę? Chyba. Ja tak, ta klątwa twoich krótko żyjących króli mnie dobiła. Co się stało? Nie wiem. A pierdziele. Wygrałem grę. Mejos, będziesz robić co ci mówię. Tak, może... tak trochę śmiesznie, że ostatni odcinek będzie 10-minutowy, nie? Dobra, co? Kończymy sobie. Znaczy, ja bym chętnie poczekał 50 lat, polepszył z tobą relację i bym cię wchłonął. Hmm.
No to tak dziwnie się stało teraz. No. Ale szczerze nie chciałem tej Unii. Wiesz, co ci proponuję? Wypowiedz mi wojnę. Po co? Żeby się uwolnić. Ale to będę sam przeciwko tobie i całym. Ale ja akceptuję pokój. Więc... Akceptuję pokój. Nie chcę tak szybko kończyć takiej dobrej serii, chłopie. Ja tymi plusami zrzeźnię. Ja chcę pożegnić jeszcze bardziej. Po prostu zerwij tego? Nie mogę zerwać. Aha. Nie mam takiej opcji. To nie jest wasalizacja. Tak, to by było głupie zrywanie. To, że ja zaś stracę 4 tego stabilności. To się poświęcisz, to... Mejos. Oj. To jak, lecisz czy nie lecisz? Dobra. Proszę. Tak, B minus 4 stabilności, wiem. No i weszły dwa państwa w koalicję od razu. 3, dobra, muszę kończyć tą wojnę, zanim uznają, że są zasilni. No. Offer tribute. Traktaty. Nie transferuj trade power. Grant independence. Akceptuj szybko, bo mi jedno w koalicję wchodzić. Świetnie, fajnie. No. Okej, Jesus. Jakie masz władcę? Pewnie kogoś. Lubomirski. 303, Boże. Wyśmierzałem Mariusza, bo jakieś takie. Już rywali se chcę poustawiać, ale nie mogę z jakiegoś powodu. O, gra się ścięła. A to save był. No już ci wysłałem. No nie, mój dziedzic zmarł i jest 1-0-1. Co to za dziedzic? I 5-1-1, aktualny król. Jest 23-letni. Wyślij go gdzieś, na, żeby armię prowadził. Ale generał to jest taki... Boże, graficznie mi się zbugowało. Jest 3-3-6-1. Całkiem. O, całkiem. Węgrzy. Nie, dobra, chyba coś się zbugowało. 0361. Błąd graficzny. A nie, to jest 3 kropek, że dalej się nazywa. Aha. A, to takie buty. Dobra, tu będzie bunt. Więc się tam przejdźcie i czekajcie na ten bunt. Potrzebuję chwili, by pozrywać relacje dyplomatyczne, bo już mnie to denerwuje. Alzacja, jesteś moim wasalem, tak? Tak. Alzacja na mnie głosuje, więc sojuszu z Badenem nie potrzebuję za nich cholerę. Mamy Royal Marysz? Nie mamy, więc to jest doskonałe. Nie, czekaj. A z kim mam relację? No z Badenem mam. Mamy Royal Marriage, więc nie zakosztuje mnie to jedną stabilność. Okay. O, Rebel Uprising, French Separatist. Iduru. Szwajcaria. A, potraciłem wszystkie sojusze. O, nie kosztowało mnie to w ogóle stabilności zerwanie z nimi. Świetnie. Pyk. Morality moich burżersów to jest 12. Mam max punktów militarnych. Kastylia, czemu nie chcesz sojuszu? Raz jeszcze muszę raz zatrzymać, żeby estate'y popatrzeć, gdzie nobility mam. Trzeba je dobustować.
Kastylia nie chce ze mną wziąć sojuszy, bo moja marynarka jest za słaba. Dudu. Nie mam prowincji nadmorskich, czego ty ode mnie wymagasz? Zbadam jeszcze przemarsz pewnie mam. Tak. Anuluj przemarsz. Okej. Okej, zbuduję spy networki, a z tobą relacji na maksa. Mainz istnieje z powrotem, ciekawe. Mainz? No jest moim wasalem. The fuck? Co the fuck? A minus 70 relacji z Wielką Brytanią za złamanie królewskiego mariażu. Ale król mi umarł, jak to nie z mojej winy? No z twojej winy. Ja mu nie kazałem umierać. Ale ja tak. On jest z mojej dynastii. Więc tak. Nie! To? Kurwa, co ja zrobiłem? Mejo, z pomocy! No nie wiem, co zrobiłeś. Bo nie chcesz powiedzieć. Kurwa. Jestem głupi. Czemu masz zero? Kurwa, jestem debilem. Ty masz zero morale. Czekaj. We wszystkich armiach. Czekaj, bo myślę. Bo to, że będziesz mieć bunt w Paryżu, to okej. Okay. No tak, aha, ale... teraz nie wiesz, jak przejść drugą armią, tak? Nie, zestakujpowali mi armię, która stała w Paryżu i fort jest wyłączony w Paryżu. Okej. Okay. Teraz patrz, jak tam przejść. No, przez każdy, Baden muszę poprosić. Każdy popełnia błędy, nie? I teraz mogę przejść przez Baden. Będę musiał mi jedną prowincję zająć, żebym mógł przechodzić sobie. Mejo! Co? To się nie liczy. Tak nie gram. 20 parę tysięcy wojska poszło w pizdu. Najlepszego, bo pruskiego. Tak. Płaczesz. Ile masz Manpowera? 100 tysięcy, ale hajs już trochę gorzej. No Jezu. Teraz będziesz więcej zarabiać, bo może jedną armię mniej. Ale to mnie nie pociesza. To, że ja muszę więcej hajsu poświęcić, żeby tę armię nadrobić. Dobra, dziedzicu, możesz się wykazać bicie za chwilę. 036. Jaki kiepski dziedzic. W sensie generał z niego kiepski. W sumie sam on też jest kiepski. 101. Ja mam jakieś następcę? Nie mam. Jak umrę, to von Hohenzollern zasiada na tronie. Ciekawe. Powtórka z rozgrywki. Ej, Majo, ja tego nie wygram. Aż tak źle? A nie, 5 dyscypliny więcej, to mi dupę ratuje. A, bo Francja istnieje, bo francuska technologia, okej. Okay. Francja istnieje. No, jeszcze tak. Jeszcze. Nie podoba mi się ta gra, Mejo. O, wow. Żeby fabryko... tego. Stworzenie klejmu kosztuje też 20 siatki szpiegowskiej, nie 10. No, nie, kosztuje 15 bazowo, ale co 5 punktów więcej, co każdy sklejmowaną prowincję. Już ci to mówiłem, tak nie ale słuchasz. Ale nie mam żadnych klejmów na nim, a potrzebuję 20. A ja więc... potrzebuję na przykład 15 na Szwecję. Ale masz espionaż, nie? Który zmniejsza o 25%. Aha. Dlatego masz 15. Standardowe jest 20. Teraz. No, Węgry nie mają następcy. Ciekawe. No, ale pewnie małoletni. No, 15-latek. Na tronie. Dobra, Paryż odbity. Kurde, ten New Sandek mi tak trochę nie pasuje, że jest w rękach Austrii. Która prowincja? Nowy Sącz.
Newsandek. Neu. Neu. Sorry, panem, że klejmy zacznę na tobie robić zaraz. Potrzebuję pfalcu. Pfalc. A potrzebuję go dlatego, by móc przechodzić swobodnie przez moje państwo. Nie mam wolnego dyplomaty. No. Religijne idee dają teraz tego, favor, jak jesteś reformed. Fajnie. Ja chcę poczekać na katedrę. I chcę jechać z religijnymi ideami. Katedra to więcej pieniędzy. A idea to tańsza technologia w przyszłości. Zniemy ideę. Nie, król mi zginął. Nie mam debila. Ale dziedzic jest zarąbisty. 5 czy 4? Król mi zginął i mam debila. Ile teraz tracisz punktów dyplomatycznych miesięcznie? Dostaję 0. Oj. To jeszcze z doradcą 2. Dobra, dostaję 1. Zarąbiście. Umrzyj, chłopie, no ty się nie urodził. Dziedzic ma 30 lata młodszy. To znaczy, że jego brat. O, tak. Zrobiłem to za ty. Idę na wojnę z Litwą. Ale zdążyłem wycofać wojska. Ej, wojna z Austrią, gotowy jesteś? Czekaj, bo mam błąd do zrobienia. Zrobiłem to co ty. Aha. Ale nie straciłem armii. A ja tak, jesteś słaby. Kurde, tydzień w to nie grałem i już zapomniałem jak się w to gra. Wow. 10 lat tolerancja wiary i klerzy zyskuje lojalność. Tolerancja, jebać tolerancję. Lojalność. Polska dla Polaków. Kill them. Kampani, kończ się korować. Polscy separatyści w Sandomierzu. Nic cudem, wy nie jesteście moim korem, jak jesteście chyba moim korem. Czemu? No Picardia jest moim korem i kurwa jest pokazane, że nie jest moim korem. A że Paryż nie jest korem. Chcesz się za Austrią bić, serio? Litwą, dokładnie. A Litwa ma sojusz z Austrią. Okej. Okay. A co chcesz od Litwy? Cokolwiek. Chcę, żeby mój dziedzic zginął, a musi jakoś zginąć. A, w ten sposób. Czy ja chcę, żeby mój król zginął? Czemu nie? Kurde, bym miał jakoś przejść. Wow. 3, 2, 2. Ja mam tych misjonery strand, misjonery strand, misjonery strand, misjonery strand. Same plusy pod to. Austria, ile ty masz wojska? 36 tysięcy. Okej. Okay. Ciekawe. Pięć prestiży straciłem. O nie!
Ale mi ciebie szkoda, ty biedaku. No nie, czemu ci English Separatists nie złączyli Brytanii? Francja na stówę nie wie, jak tam podpłynąć. Nowe działa. O, 20 prestiżu za to, że mam 0 króws. Dziękuję. Ja leży hajno. Tu leży hajno, nie mam dostępu do niego. Hey now. Majos, nie chcesz mi pożyczyć punktów dyplomatycznych? Tak średnio, bo przydadzą mi się na technologię. No proszę, no. A mi na egzystowanie. To zerwi trochę relacji i tyle. Ale chłopie, mam z Ottomanami, mam z Kastylią, Bretanią, chociaż Bretania to pół biedy, gdzie sam jest Hohenzoller, tak już z reguły. Wielką Brytanią. Ja mam zasranek dwóch wasali, których chcę anektować, a nie mam jak, bo nie mam punktów. Nie wiem, musisz z kimś zerwać stosunki dyplomatyczne, albo zatrudnić trzeci poziom doradcy, żeby zyskiwać jeden punkt miesięcznie. Dostaję już jeden, przy dwójce. Na przykład nie wiem, po co ci sojusz z Węgrami. Żebyś ich nie podbijał. Nie ze Szwajcarią? Ubiedę ze Szwajcarią. Wiesz, oni by się zgodzili na wysyłanie mi hajsu. Light power, ale jakie 20 marne procent. By się zgodzili zostać elektoratem. Nie, żeby to coś zmieniło. No w sumie. Minus 0,37 punktów miesięcznie. Cesarstwo praktycznie nie istnieje. Są dwa bloby. Sorry, Szwajcaria. Breakroll, Tris zaraz będzie. Ice. Minus o, teraz tylko prestiż tracę. Zerwanie Royal Marierzu. Tylko! Już nie tracę stabilności. Bo masz dyplomatyczną ideę. A no, to może. Czyli ładnie mówię im spierdzielać. Takiego no. Ładnego friendzona kulturalnego im robię. Dokładnie. Dobra, jeden sojusz odzyskany. Co, gotowy? Wielka Brytania albo Kastylia. Ktoś z was by musiał wziąć ze mną gotowy? Sojusz, panowie. Zwarty, gotowy. Na Austrię? Że, wiesz, ja się zajmuję Austrią, a ty się tam zajmuj swoją lipą. Spoko, easy, chłopie. Ja nawet nie wiesz, kto się dołączy do tej wojny. Ottomani, Węgry. I bierz na przykład Zemitalię. I weź się od razu w koalicję, bo jestem w wojnie i poczuli się, że jest to w stanie mnie zniszczyć. Ja powiem mi chuj, wam w dupę nie dacie rady. Wartaxy na dzień dobry od razu. A w sumie ja też mam za dużo punktów dyplomatycznych, raczej znaczy militarnych. Dyplomatycznych to nie. 27 punktów miesięcznie, znaczy hajsu miesięcznie. Z Wartaxami. Nieźle. 22. O, 70 tysięcy Litwinów podbija Węgry. So cute. Milan gdzieś poszedł. Aha, na Burgundię. Aha. Bije się z Brytonią. Okej. O Boże, tu Litwinów doszło do pomocy. Milan okupuje Tyrol. O nie. Bardzo się boję. No ja przegrałem bitwę. Jak ty to zrobiłeś? Ze swoim boskim wojskiem. Boskim, ja nie mam żadnego doradcy pod wojsko teraz. Tak, ale mimo wszystko ty masz, kurde, morale 3 razy więcej niż wszyscy inni. A tam bywa. Bretonia jest bardzo odważna, zaatakowała stack Austrii i chyba się ze stack wipuje. No. Ale odwaga przede wszystkim. Mogę wezwać jeszcze Kastylię do wojny, no to bierę. Tak sobie myślę, żeby zaatakować Austrię.
Tylko, aha, muszę iść naokoło. No dobra. Czy Kastylia się dołączyła do wojny? Jeśli mamy w sumie wojska? Pół miliona może? Dokładnie. Ma takie 400 tysięcy, nie wiem dokładnie. O. Nawet udało mi się podbić Wiedeń, zanim zaatakowałem Austrię. Pięknie. No, kupujcie sobie moje prowincje. Nie macie dostatecznie wojsk, dużo wojska, żeby odbić. Właśnie poszedł Stack Wipe na armię Naplesu. Zarąbiście. O, i Bond w Stirmarku. Dzięki, Austria. Naples jest w Unii personalnie pod Milanem. A przed chwilą nie był. W sumie ty też byłeś przed chwilą w Unii personalnej. Widocznie stało się to niedawno. Widocznie mamy 30 minut odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć. Na razie, pa.